Mamy takie równanie 2x minus 1 razy x plus 4 równe 0. No i naszym celem jest znalezienie x-ów, które to równanie spełniają, czyli rozwiązanie tego równania. No i teraz zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, a teraz spróbujmy je rozwiązać razem. Więc być może tutaj macie pokusę, aby te nawiasy wymnożyć. No, wiele zadań w szkole takich rachunkowych, żeby poćwiczyć właśnie mnożenie i redukowanie różnych wyrażeń, polega na tym, że mamy pewne wyrażenie, które zawiera różne takie iloczyny nawiasów, sumy takich rzeczy, no i trzeba to wszystko pracowicie wymnożyć i w końcu coś tam się upraszcza i ostateczny wynik jakoś tam wygląda prościej niż początkowe wyrażenie, więc może jest taka pokusa, że jak mamy dwa nawiasy, to żeby je mnożyć. Ale to nie jest dobry sposób na rozwiązanie tego zadania. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli rzeczywiście wymnożymy te dwa nawiasy. Tu ja to wymnożyłem sobie. No to dostaniemy takie wyrażenie kwadratowe i dostaniemy takie równanie kwadratowe. Więc jeżeli ktoś spotkał się już może z równaniami kwadratowymi, to wie, że no istnieją sposoby na rozwiązanie takich równań kwadratowych. Są pewne wzory, które pozwalają rozwiązać to równanie. No ale teraz, gdyby to było więcej takich czynników, to po mnożeniu dostalibyśmy takie równanie, które jest wyższego stopnia niż drugie, no i wtedy jest klops niestety, bo nie ma ogólnych metod na rozwiązywanie takich równań wyższych stopni. Teraz my tutaj zobaczymy, że właściwie to jest zupełnie niepotrzebne, bo jest bardzo jasna i prosta metoda na rozwiązywanie takich równań właśnie w tej formie iloczynu. No i łatwo ona się uogólnia, jakbyśmy tu mieli iloczyn nie dwóch, tylko kilku wyrazów. I teraz kluczowa obserwacja polega na tym, żeby dostrzec, że mamy tutaj de facto mnożenie dwóch liczb. Prawda? To są jakieś liczby. Nie znamy tych liczb, ale jest to równanie postaci liczba A, to będzie nasza liczba A, razy jakaś inna liczba B, czyli A razy B równe 0. Tak? Jest to równanie tego rodzaju. I teraz kluczową obserwacją, prawda, jest taka prosta obserwacja, że no kiedy iloczyn dwóch liczb jest 0? Aha, no wtedy, kiedy jedna z nich przynajmniej musi być 0. No mogą być obie, prawda? Czyli, no ale przynajmniej jedna musi być. Czyli to oznacza, że A równe 0, tak? Lub B równe 0. Tak? Bo no, tylko wtedy iloczyn dwóch liczb jest 0, jeżeli jedna z nich lub obie. No i teraz obie to jest zawarte jakby w tym zdaniu, a lub b równe 0, to zawiera w sobie też możliwość, kiedy obie są 0, no więc, ale może tu jeszcze napiszę jeszcze w nawiasie, lub obie liczby równe 0. I to jest bardzo ważna obserwacja, którą trzeba sobie uświadomić i która właściwie umożliwi nam rozwiązanie tego równania no bez żadnych wzorów, bez równań kwadratowych. Tak? Czyli iloczyn dwóch liczb, aby iloczyn był 0, wystarczy, aby jedna z tych liczb była 0 no lub obie. Prawda? I jednocześnie to jest, musi tak być. No nie może być tak, że dwie liczby różne od 0 w iloczyniu, z których każda jest różna od 0, po pomnożeniu dadzą nam 0. No to wróćmy teraz do naszego problemu. Czyli mamy dwa nawiasy, no to są pewne dwie liczby, prawda? I teraz to równanie mówi, że ich iloczyn jest 0. No wobec tego pierwszy czynnik musi być 0, 2x minus 1 równe 0, lub, mamy dwie możliwości, lub drugi czynnik, czyli x plus 4 jest równe 0. No tutaj to jest prosto, prawda? Dodajemy jedynkę, czyli innymi słowy jedynkę przerzucamy na drugą stronę, mamy 2x plus 1, czyli 2x równe 1, czyli x równe 1 druga, jedno rozwiązanie, lub no x plus 4 równe 0, czyli x jest musi minus 4, x jest minus 4. Czyli to równanie ma dwa rozwiązania, 1 druga i minus 4. No i oczywiście, jeżeli x jest równe 1 druga, no to właśnie ten nawias jest równy 0 i wtedy nieważne, co jest tutaj, iloczyn jest 0, no a ta możliwość mówi o tym, że ten nawias, tak, że ten nawias jest 0, no i wtedy nieważne, co jest tutaj, iloczyn zawsze będzie 0. Czyli to równanie ma dwa rozwiązania, 1 druga i minus 4. No i teraz oczywiście łatwo sobie już dalej dopowiedzieć, że jeżeli mam równanie A razy B razy C,
równe 0, tak? Czyli iloczyn trzech liczb jest równy 0, no to co to oznacza? No to znaczy, że A musi być 0 lub B lub C. To napiszmy to jeszcze raz tutaj. A równe 0 lub B równe 0 lub C równe 0. Prawda? I to jest kluczowa obserwacja, no, która umożliwia właśnie rozwiązanie tego równania, no, bez stosowania wzorów na równania kwadratowe. Prawda? W gruncie rzeczy to równanie, sposoby, które pozwalają nam na rozwiązanie równania kwadratowego, no, te sposoby to są po to, aby właśnie przedstawić ten trójmian kwadratowy w takiej postaci iloczynowej i wtedy to łatwo jest rozwiązać. No dobrze, to może jeszcze jeden podobny przykład. Powiedzmy, że mamy pewną funkcję, no, która jest określona jako f od x, tak nazywa się f, a wzór jest taki, x minus 5 razy 5x plus 2. No i ktoś nam zadaje pytanie, albo prosi nas, aby znaleźć miejsca zerowe tej funkcji, czyli jakie są miejsca zerowe f. Prawda? Miejsca zerowe, czyli innymi słowy szukamy x-ów takich, aby f od x było równe 0. No ale f od x, mamy tutaj wzór na f od x, czyli x minus 5 razy 5x plus 2 musi być równe 0. Prawda? Czyli musimy rozwiązać takie równanie. No i właśnie to jest znowu równanie takiego typu, jak zaczęliśmy. Iloczyn dwóch liczb równy 0, czyli jedna równa 0 lub druga równa 0. Czyli tutaj mamy jeden nawias równy 0, czyli x minus 5 równe 0 lub 5x plus 2 jest 0, czyli x równe 5 lub x równe minus 2 piąte. I znowu ta funkcja ma dwa miejsca zerowe. No i podobnie jak poprzednio moglibyśmy to wymnożyć i byśmy dostali, że to jest funkcja kwadratowa. No i funkcja kwadratowa, no, bywa, że miewa dwa miejsca zerowe, czasem może nie mieć wcale, no a czasem może mieć jedno miejsce zerowe.